Ja jestem programistą, matematykiem i prawda jest taka, że gry komputerowe to jest jedyny show biznes dla ludzi specjalizujących się w tych rzeczach, których ja się specjalizuję. I to jest mega fajne, bo nie ma takiego biznesu jak show biznes, prawda? Od początku zakładaliśmy, że będzie to grafika nie tyle realistyczna, co może w jakiejś takiej formie przerysowanej, bo western zawsze był taką formą przerysowaną. Wiedzieliśmy, że jeżeli robimy komiks i próbujemy jak gdyby pokazać obraz gry jako kartkę, to już szybko pojawi się pomysł, żeby kule przerywały tą kartkę. Z początku chcieliśmy, żeby tylko pojawiła się krew i żeby zostawała blizna, żeby ta kartka zabliźniała się, tak żeby można było powiedzieć, że z biegiem gry bohater jest pełen blizny, jak gdyby staje się coraz bardziej doświadczony i jego twarz jest poryta bliznami. Oczywiście ze względu na gameplay tego nie można było zachować, bo mogłoby to przeszkadzać graczom w oglądaniu świata, trafianiu w przeciwników i tak dalej. Może nie każdy, ale większość ośmiolatków marzy o tym, żeby być, prawda? Czy to jest ośmioletni Rosjanin, czy to jest ośmioletni Amerykanin, czy ośmioletni Polak chce mieć po prostu kolta i kapelusz i tak samo moi synowie przybierają się za kowbojów. Dziki Zachód, western, jakby przeszedł już do legendy. To jest świat pewnych rodzaju mitów, które są tak samo w pewnym sensie odległe dla nas, albo tak samo bliskie dla nas, jak dla Amerykanów. To, co sprawiło, że ten klimat mamy westernowy, to oryginalne dźwięki z takiego instrumentu mellotron. Uzyskałem po prostu bardzo dokładne brzmienie z lat 70. Coś, co jest niepowtarzalne, jeśli chodzi o już nowoczesne instrumenty. Nowoczesnej trąbki nie da się zepsuć tak, żeby brzmiała jak z lat 70. z westernu Ennio Morricone, a mellotron jak gdyby oryginalnie psuje. Tutaj bardzo pasował narrator niewiarygodny, który właśnie nie do końca byłby taki do rozgryzienia. Chcieliśmy, żeby gracz się mógł zastanawiać, czy on mówi prawdę, czy też oszukuje może trochę tych słuchaczy, jak bardzo, jeżeli w ogóle. To dało nam spore pole do zabawy. Mając te kilka pomysłów na taką jedną strukturę, widać było, że to się wszystko zapina w dość fajny design tej gry właśnie, trochę szalonej, opowiadanej, gdzie da się też za pomocą tego urządzenia narratorskiego bardzo dużo rzeczy w grze mechanicznych, takie rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, zrobić z tego naprawdę fajne elementy narracyjne. Jest to gra o strzelaniu, więc strzelanie to jest coś, co musiało nam wyjść dobrze. Wyjątkowo w Gunslingerze mogliśmy sobie pozwolić na mnóstwo różnych innych pomysłów związanych z bronią palną, to jak ona jest przeładowywana, że nie jest tak do końca realistyczna, mimo że jest wzorowana na takich doskonałych przykładach gatunków broni palnej z czasów westernu, ale cały czas mamy w głowie, że gdzieś tam to się mogło tam pojawić, ta broń mogła się tak zachowywać, ponieważ to jest wszystko tylko opowieść Silasa Greavesa. On mógł trochę nagiąć fakt. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-holstered reaper, grinding bullets. Natomiast Silas, CD Silasa. No na początku to był po prostu narrator, tak? Wiedzieliśmy, że mamy mieć rewolwerowca, który jest łowcą nagród. To były jakieś takie ramy wytyczne. Jeśli chodzi o inspiracje wizualne, no to najsilniejsze piętno na nim odcisnął Clint Eastwood ze swoimi kreacjami dolarowej trylogii. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? No ale jeszcze poza tymi wszystkimi postaciami, jeszcze miałem taką prywatną inspirację, za którą stała postać rzeczywiście żyjąca na Dzikim Zachodzie. Był to niejaki Frank Heaton, znany jako Pistol Pete. Ten charakter tej postaci, on się idealnie po prostu łączy z naszym Silasem. To znaczy człowiek, który był jakimś stróżem prawa, szukał zemsty, dopadł morderców swojego ojca w tym przypadku. I do tego jeszcze wszystkiego był gawędziarzem, który lubił opowiadać o swoich przygodach. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Było mnóstwo zmian, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że posłuchaliśmy graczy. My jesteśmy do tych wszystkich feature'ów przyzwyczajeni, my jesteśmy ograni z tą grą. My już nie widzimy pewnych szczegółów, ponieważ jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni, że one nam umykają. Dlatego jednym sposobem jest nagle wziąć ludzi z zewnątrz. W naszym przypadku mamy playtesterów, to są ludzie, którzy są zapraszani do naszej firmy. Pokazujemy im pewną wczesną wersję gry i słuchamy, co oni mają do powiedzenia na temat tego, co im się podobało, co im się nie podobało. Mamy mnóstwo różnych wniosków, które wyciągnęliśmy w czasie całej produkcji testerów i są to bardzo cenne wnioski, bo są to wnioski, których my nie jesteśmy w stanie zdobyć inaczej przez to, że tak długo i tak intensywnie z tą grą obcujemy. Cały zespół właściwie podejmował decyzję, czy robimy coś w ten, czy w inny sposób i to dawało też niesamowite poczucie takiej swobody, wolności w tym, co się robi.
Wiedzieliśmy, że możemy zrealizować, może nie każdy, ale większość pomysłów, które nam przyjdą do głowy, jeśli tylko będziemy je w stanie zrobić. Ta gra to jest kolektywny zbiór doznań różnych graczy, bo my jesteśmy też różnymi graczami. Taką grę trochę zabawową się robi naprawdę świetnie. Jest to naprawdę dobra zabawa. Cały czas jeszcze tę grę wspieramy jakimiś patchami, update'ami. Było takich kilka sytuacji, kiedy gracze na forach już po wydaniu gry zaproponowali jakieś mikro rozwiązania, co myśmy z dużą chęcią dostarczyliśmy, dlatego że to naprawdę, kiedy widać, że gra jest ogólnie przyjęta ciepło, ludzie po prostu z sympatii pytają o to, czy dałoby się coś takiego zrobić, nie ma najmniejszego problemu, żeby zrobić. Bardzo fajnie się w ten sposób wchodzi w kontakt z graczami. Ja na Steamie w ciągu kilku tygodni po wydaniu gry nagle mi przybyło 100% przyjaciół. W większości są to ludzie, z którymi rozmawiałem przez Steamowy czat raz lub dwa razy, pomagając im jakiś problem techniczny rozwiązać. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Wydaje mi się, że po ganzem mierze jest taki moment, kiedy ta gra się ludziom podobała. Gracze odebrali ją dość dobrze. Wydaje mi się, że jest szansa, żeby zrobić jeszcze jedną grę w tej serii i tym razem szarpnąć się na jakieś trochę większe przedsięwzięcie. My byśmy bardzo chcieli to zrobić.